Muszę to zacząć nagrywać. Witam wszystkich na live. Witam CPU, AMD, Agulka, Coolsoner, Pueblo. Pierwszy był. Jest też Kolec. Czekajcie. Nie wiem, co mam z tym zrobić, bo tu jest, bo to nie wchodzi mi w ekran. Accept. Jakieś, jakieś nowe DayZ. Znaczy miało, ja nie wiem, które to już jest, ale jakiś nowy silnik DayZ miał być i nie wiem, zobaczmy, jak to działa, czy to w ogóle jest to. Czy to się w ogóle odpali, bo to widzicie, jak to działa, to w jakimś oknie się dziwnym odpala na ćwierć ekranu, więc sam nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, wiadomo, że Alt Enter próbuję kliknąć, który jak zwykle nie działa. No dobra, mamy mały problem. The Bodziak, 49 lat subka. Dzięki za zasubskrybowanie. Bodziak. No, ale gra nam jak na razie nie działa. Weźmy ten window mode, wyłączmy, może się w full screenie odpali normalnie po ludzku i wtedy zaczniemy kombinować. Fikołka poproszę. Nie ma fikołasków. Żebym się połamał, a na PGA trzeba jechać. Kto jedzie na PGA? Powiedzcie mi. O, ty, no może rzeczywiście te DayZ jakieś nowe jest. No trochę się różni. Tu wygląda dość tak samo, ale koleś się kręci. Są jakieś statystyki mojej postaci. Zmień serwer. No ja chcę zobaczyć w opcjach. Nie, nic się nie zmieniło. To ja nie wiem, jaki to jest silnik nowy, jak to jest taki sam. Tu na razie nic nie będziemy, nie wiem, wysoka wygładzanie, listowia, no nie wiem, coś jest wysokie, ekstremalne, dźwięki. Oczywiście gramy w 4K i to może być wylew. Chat, komunikaty, gry. A czemu są wyłączone? Muzyka jest w ogóle w tej grze, nie wiedziałem, dobra. Nie wiem, wstecz, zastosuj. Wstecz. Zmień serwer. No nie chcę wyszukiwać po IP. Tylko chcę. Nie wiem, PL. NL. Aha. To może tak zróbmy. Po prostu włączmy wszystkie. Tam, gdzie będzie dużo graczy i niski ping. Są niemieckie. Co to są? Holenderskie jakieś? Nie wiem, dajmy, że grają. Co się dzieje? Ale komuza się w ogóle włączyła. Zasadzisz pomidorki? No chyba nie, bo ostatnio jak żeśmy grali, to nie było ani ziemi, ani pomidorku, więc ciężko. No i jest coś, coś się tu zaczyna robić. Czemu nie grasz z Bonchim? A co on gra w DayZ? O, okej. O kurde. I ta gra działa. O. No powiem wam, że jestem mile zaskoczony. Włączę sobie licznik FPS-ów. Tu co biegnę? Tu 70, 60. Pamiętajcie, że my to w 4K mamy grę odpaloną. 50. To ja tyle nie miałem normalnie nigdy. Powiem wam, że aż drastkowe opowieści by się chciało przy takim graniu odpalić, jak to tak dobrze działa. Trochę mi myszka pływa, ale to właśnie pewnie przez ten... A nie wiem przez co właściwie. Halo! Czekaj, czy ktoś mnie słyszy. Właśnie tam silnik, co to kurde jest. Okej, okay, tak się bije. Trójnóg biwakowy. Tego się, to właśnie, o tym właśnie myślałem, o trójnogu biwakowym. O, spacją się skacze, wiecie o tym? I to działa.
Dobra, ale musimy przeprowadzić ostateczny test. Czy zombie przenikają przez ściany? No. Chodźcie tu. No, chodźcie. Kurde, nie przenikają. Ciekawostka. O, znalazłem hełm, kask. Ale co to za rozrusznik tam jest? Ty, ale oni co tu robią? A dobra, oni są głupi. Ty, no to powiem wam, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Nie wiem, czy nie będę musiał swojej oceny na Steamie zmienić po wielu latach. Ale no, ten oni naprawdę silnik inny dali? Nie, no nie wierzę w to. No jakim to, bo tam coś właśnie czytałem, że niby silnik, no ale silnik nowy to nie jest tak prosto. Ta gra wygląda tak jak wyglądała, tylko działa. Oh fuck. A bo! Macie tu kurde solówaczka dziadek. Masz tu. No powiem wam, że tak, mamy. Okej, ale nie wiem jak się bierze. Okej. O, opatruje się. Dobra. Coś nie tak. Jakby jeszcze krwawie, nie wiem o co chodzi. Może mam dwie rany? Ale nie, chyba się nie zabandażowałem, bo się ruszałem. Dobra. Teraz jabłko w rękę. Teraz jabłko jem. Przez kask, jak klasycznie. No, no nie wiem, no. To naprawdę działa. A przeszukuje się tak jak. No, nic nie ma. Dobra. A to na przykład tu coś może być, w tym nie. Reszta jest klasycznie zrobiona. U, bandana. A. Dobra. Ty, no to nie, no to. Tak jak mówię, to się nadraskowe opowieści nadaje ta gra teraz. Można w nią grać, można rybę pewnie łowić. Można coś tam. A da się te kamienie z ziemi znaleźć i zrobić z nich nożyk? Czy to nie tak było? Czy to nie w tej grze? Kurde, no tak było, ale to chyba nie działa. No by tak na te 40 FPS-ów to płynnie działa. Zrób wędkę, kij wywal. Teraz się fajnie gra w DayZ. No tak, ale to jakby połową problemu było to, że ta gra nie działała. Jakby ona nie działała od początku, myśmy w nią grali, więc to jakby nie do końca był jeszcze ten problem. Nie? No bo gdyby to był naprawdę taki problem, że ona nie działała, to byśmy w nią nigdy nie grali. Ona nigdy nie działała, myśmy w nią grali. Jednak dużo set godzin. Problemem w tej grze było to, że w pewnym momencie te serwery były niegrywalne, nie było lootu. Nic nie było. Tak naprawdę gra polegała na tym, żeby na prywatnym serwerze się oblutować, a później na, nie wiem, na publicznym, nie wiem co, kisić w trawie. Więc moje pytanie jest takie. Wam zadaję to pytanie. Czekajcie. Wam zadaję to pytanie. Czy lód już został naprawiony? Chciałem zrobić dramatyczny efekt. No tobie, kolec. Właśnie, o co chodzi z tym Archeagem?
Bo ja słyszałem, że jest jakiś Archeage Premiera i akurat taki streamer w Czechach się pytał, czy na Nvidii streamować Archeage czy Monster Hunter. Ja mówię, kurde, Archeage, tak wpisałem sobie w internet, patrzę, że to jakiś chiński. Nie wiem, wygląda jak gra przeglądarkowa, przynajmniej banner. Mówię, nie no, to Monster Hunter World. Siema, ojciec. Ojciec, czy ty jesteś ojcem i masz 35 lat, że masz taki nick? Bo nie wiem, teraz w sumie właściwie nigdy się nie pytałem. O co chodzi, mordo? Takie jak WoW, tylko że nie pay to win. O, co znaczy takie jak WoW? Ale nie, coś było z jakimś Archeage, coś tam chyba jakiś, nie wiem, z jakimś dodatkiem czy coś. No też mi dzisiaj pisali, że jakaś premiera jest. Jest ojcem i ma 35 dzieci. No. Trochę tak jest. Archeage Unchained. I co znaczy Unchained, że jest, nie jest pay to win? No właśnie, od kiedy WoW to jest pay to win? Przecież WoW nie jest pay to win. Chyba pay to sleep. Play to sleep. Play. Będę na PGA. Będę na PGA, ale będzie mnie niewiele. Bo i w piątek, i w sobotę. No niestety mam trochę zajęty, wiecie. Mam trochę zajęte. Ktoś się pytał, kiedy będzie Minecraft RTX. No i właśnie chodzi wszystko o Minecrafta RTX. Chodzi o Minecrafta RTX. Będzie na moim kanale Minecraft RTX za niedługo. No, nie, to nie wyciek. Wszyscy zobaczcie na YouTubie, że się powoli pojawiają materiały z pokazów i właśnie też mamy taki pokaz mieć za niedługo. No, a powiem wam, super Minecraft wygląda. RTX, o jest, kurde, dobrze ta gra wygląda. Wiadomo, że jak tam ktoś tam chce tylko na modach gra jakieś takie dziwne rzeczy, to a może powiedzieć, a mnie to nie interesuje. Po co drzwi dają? Multivitamina, no jasne, że biorę. To może powiedzieć, Minecraft RTX, to mnie nie interesuje. No, ale... Ale ja na przykład, ja to bym sobie, ja kiedyś grałem w Minecrafta, kilka odcinków nakręciłem na YouTube'a i myślę, że bym sobie jeszcze zagrał może. Generator. Czemu spłonka jest potrzebna? O, benzyna. No, bierz to w łapę, chłopie, i biegniemy, może plecak gdzieś znajdziemy. A ten generator nie potrzebuje, żeby benzyny do niego nalać? Zatankuj. No dobra, ale on nie ma spłoneczki. A co, nie będzie modów na tym nowym silniku? Ten nowy silnik to jest Minecraft na ten, na Windows 10, tak? I z tego co wiem, w Minecraft na Windows 10, jak to się nazywa? Bedrock? Czy to na odwrót jakoś jest? Nie, nie lepiej pobrać Daisy Launchera i pograć na zmodowanych serwerach. Więcej militarnego i zwykłego lootu oraz dodatkowe lokacje zmienione, te podstawowe na lepsze. No ale jest jakaś sieć serwerów sensownych? Może jakiś polski serwer albo coś? O, jesteśmy w elektro. Fajnie, tu nie było takich pól. No, więc ten Minecraft jest na tym takim silniku z Windows 10, no i działa. Dobrze. I tam są jakieś mody, z tego co wiem, no ale podobno na tym takim jawowym Minecrafcie jest ich więcej. 10 razy. Kurde, płot ktoś postawił, to jeszcze taki, no. Aha, bo tu tory są od kiedy. O, widzę typa. Halo! Halo, my friend. Czekajcie. Halo, halo. Kolego, nie uciekaj mi. Hej, hej. On mnie chyba nie słyszy.
Hej, halo, kolego. Hop, hop. Hop, hop. No ten to mnie na pewno nie słyszy. Czekajcie, opcje. Dźwięk. Aha, tu, tu nie ma żadnych... Kurde. Co teraz? Halo? Ej, agresywny murzynku, nie bij mnie. No, kurde. O ty. Dostaniesz, kurde. No i mnie zabił. Wąziu robił serwer na tym Windowsowym. Aha. O, to idealnie. Czekajcie, mówiliście Daisy Launcher, tak? Daisy Launcher. Daisy Launcher, easy to use, Arma 2OA. Który to jest Daisy Launcher? To jest do tego Daisy na pewno? Z polskich to niestety głównie RP i to też niewiele sensownych. Opłaca się grać na zagranicznych, które mają po 100 slot. No. O, w tych skubany! Hej, nie kop mnie! Przestań mi kopać. Muszę sprawdzić, czy ja mam w Windowsie dźwięk dobrze ustawiony. Ustawienia dźwięku. Test, test, test. No, widzicie, tu mam mikrofon. Halo. Czyli jakby urządzenie mam poprawne, nie? Nie żyjesz, no na pewno. Daisy Launcher i Daisy SA Launcher. To który mam? To ja chyba ten SA, nie? Bo to SA to jest... O. An easy to use launcher for Daisy standalone. To jest dla mnie. Uruchom. Tak, dajcie mi sekundę, bo my to musimy wszystko zbadać. DJ Reboot. Ty to jesteś chyba ekspertem w tego typu grach. Tu Daisy Launcher i my go chcemy mieć. A w gry nie. A dajmy go w gry, bo nam jeszcze jakieś mody dossa. Okej. Okay. Desktop. No, niech będzie. Instalujemy. Finish. On się jak się zainstalował szybko. Czekajcie sekundę, ja zobaczę, żebym ja nie miał Skype'a włączonego. Mój tu tajne wiadomości z kwatery. Z kwatery głównej NVIDII przyjdą, wyświetlą się na ekranie. Będę musiał was wszystkich, kurde, zlikwidować. Bym musiał zrzut ekranu, bym zrobił ników. I utylizacja. No, no. Dobra. Oczekajcie. Please in-game, this can be changed. So Shibo, mój in-game name jest, a nie Survivor. Dobra, change log. I teraz ja chcę filtr, patrzcie, robię filtr PL albo Polska, Polska Pandemic Polska, 10 graczy, more zombies and stamina, toxic zone, no trade, guns plus, code lock, party, best survival, events, Polska, EU.pl, daję im gwiazdkę, mój ulubiony. No, mój ulubiony serwer to jest od dziś i daję play. O Jezu, ile modów. No nie, no. No tak, tak. Zainstalujmy je. Ale one mi się same dodadzą? Co się stało? O Jezu, tu patrzcie, coś się otworzyło. Sponsor your... Jaki sponsor your server? Czekajcie. Play. Like to fix. Okay, I would like.
No i on teraz powinien mnie przenieść do modów i nie wiem, zainstalować je? A, czekajcie, coś się porobiło. O, bo to tyle modów, to się musi zassać teraz. To porozmawiajmy sobie o DayZ w takim razie. No, tu jest czat, włączyłem. Nie, nie, pobiera, pobiera, coś tutaj się pobiera. Tylko update pending. Updated tutaj. Ale pobiera on się czy nie? Size. Subscribe, subscribe. Gdzie to się pobiera? Czekajcie, bo. A wy mówicie, że to się na Steamie pobiera? Aha, zawartość warsztatu. Dobra, no to może potrwać chwilę. Odnośnie pobierania modów, to launcher czasami sam z siebie nie wykrywa ścieżki gry. Możesz sprawdzić, czy jest poprawnie. Jezu, tylko niech on mi tego nie instaluje na dysku z grą, bo jak mi zainstaluje 100 giga modów znów na dysku z grą, to się wkurzę. Nie chcę to do swojego katalogu launchera wprowadzić. I tyle, rozumiecie? Moi drodzy. Czy wy macie adblocka wyłączonego? Bo ostatnio 12 października na live'ie 8 dolarów zarobiliśmy. Właśnie zobaczyłem w dashboardzie. No to jak nie macie, to szkoda w ogóle, żebyście byli. A moglibyście mieć sens życia. Patrzcie, jaką mam fajną gazetkę. Komputer Świat. Kiedyś czytało się Komputer Świat. Tu płytki dodawali, tego typu rzeczy. To tak w trakcie, jak nam się te mody pobierają. I ja wam powiem, co jest w tym Komputer Świecie. Po pierwsze, 21 pełnych wersji różnych programów, i to są programy do. A nie, tu jakieś dziwne rzeczy, ale była płytka, tylko już ją tam gdzieś na bok. O, płyta do ochrony prywatności z jakimiś krypterami i tak dalej. Wiadomo, że to można sobie z internetu pobrać, ale jak mój tato na przykład miałby sobie pobrać z internetu, to już bym bawolał, żeby sobie z gazetki wziął, bo mogłoby być kiepsko później z takim komputerem. Nie, 8 dolców, ile ona kosztuje? 14,90. Automapa na 60 dni za darmo. No, ale co mnie tu interesuje, bo to wiecie, myślicie, po co mi gazetka, jak przecież ja już to wszystko mam. To jest, moi drodzy, szybkość and prędkość. Test 14 kart graficznych. To jest teraz ja, jak po prostu praca całą dobę. No i co właśnie można poczytać o teście. Bardzo fajny test. Jeszcze w takim klasycznym stylu zrobiony. Z tymi wszystkimi podziałami na które kategorie i ile procent, wiecie, to wpływa na wynik. Wiecie, że nie tak jak teraz, że o, w tej grze mam 96 FPS-ów, a tamta karta ma 95, to jest gorsza. No nie, tu jest też brane, są na przykład złącza, jakie wychodzą z karty. No i oczywiście tam kultura pracy, nie? I wygrała karta, już wam mówię, GeForce RTX 2080 Super Gaming X Trio. 3700 zł ona kosztuje. I ma na plus bardzo wysoka szybkość w grach, bardzo wiele łączy, cicho złączy. Trochę wysoka emisja ciepła, wysokie zużycie energii. No, ale dobra. A najpopularniejszej karty chyba nie ma. Nie jest. RTX 2060 Super Ventus na 9. miejscu. Ale ogólnie wszystkie są dobre, bo wszystkie są powyżej 4. Jest skala oceny od 4 do 5,6. Od 4,1 do 5,6. Nie ma gorszych kart. Same fajne karty graficzne. Grafika 8 giga. Dobra, pobrało się to, bo już nie wiem, czy już mogę już to, czy nie. Subscribe, subscribe, subscribe. Dobra, no to gramy na naszym ulubionym serwerze w takim razie. Play. O. No, test monitorów też bardzo podobny. Podoba mi się takie coś, wiecie? Też widzicie z całą tabelką, co te monitory mają.
No jakbym szukał monitora, to bym sobie tu na przykład spojrzał. Tylko że tu jest monitor za 3800, 5000, 2700, bo to chyba są dla górna półka. No tak to się nazywa, to test. No to moi drodzy, górna półka to jest górna półka, to nie ma to tamto. Test słuchawek do usznych. O, fajne rzeczy. O, nawet nie wiedziałem, ja bym sobie takie słuchawki musiał kupić, ale pewnie bym je zgubił. Dobra. Dobra, coś o topowych telewizorach. No tak, a wiecie, nowości. Co trochę o software'ze, trochę o hardware'ze. Dobra, jesteśmy w grze. Jesteśmy chyba na tym serwerze polskim. On jest hardcore? Nie. A nie, nie mam jakiejś latareczki? Mam. O kurde, nóż mam, patrzcie. To ja daję se nóż w rękę. Wyciągaj to i odpalaj. O, kurde, elegancja. Po co komuś słuchawki do uszne? No po lewej stronie u góry macie FPS-y, nie? No, tak jak mówię, w 4K gramy. Jestem mile zaskoczony. Zrobimy draskowe opowieści. Temat będzie ogólny. Czuję to. I nie wiem, kiedy je zrobimy. W tygodniu. Bo mnie później nie ma. Dobra, patrzę tu. Maska od żuka, kurde. A tu jest w ogóle, ja nie wiem na czym ten, gdzie jest nasz kolega DJ Reboot? Weź napisz, co tu takie mody, co to są za mody tu zainstalowane na przykład na tym serwerze, czego ja się mogę spodziewać? O, co to jest, szynka? A czapka z daszkiem. Wygląda jak szynka. Czy mam się na przykład bać? Mogą być cyber te? Kurde, kłebo lub plakat. Nadraskowe. Tylko jakbym mógł prosić, żeby plakat był taki w proporcjach 1:1. Pluszowy miś plus. To jest taki, że można w nim coś wchodzić. A wiem, że mogę przez płoty... Aha, przeskakiwać. Czyli, że nie przechodzić, tylko bo przed chwilą mogłem przechodzić. Czekajcie, aż se sprawdzę. Cześć, Elglono, siema. No nie no, to tak przeskakiwać, to ja wiedziałem, że tak się da. W jakim sensie, no, chodzi mi o proporcje. Żeby w social mediach, jak będę dawał posta, to żeby on był 1:1, a nie... Nie na przykład 16:9. No ewentualnie może być taki bardziej pionowy troszeczkę. Jak to plakat na ścianie, nie? Wiesz, o co chodzi. To tak bym prosił, bo to później fajnie wygląda na stronie, a tak bez tego to nie fajnie wygląda. Mam nadzieję, że ta lampka to mi się będzie świecić całą noc. Jaka data? Wiesz co, a zostaw na razie datę pustą, zrób miejsce, dorobimy datę. Muszę zobaczyć, no teraz na PGA jadę w czwartek. To nie wiem, no to by trzeba było zrobić co, jak wrócę z PGA. Jak podrzeć sukienkę? Powiedzcie mi. Chyba, że dam tak. Zmień. A, sukienka z kołnierzykiem. Dreją na bandaże. No i co? Szmata. No i szmata z tego została, proste. Dobra. To weźmy sobie tą szmatę, jak nas będą... A, brudna, to można syfa dostać. Weźmy sobie ją tak. O, fajnie, jasno się robi. Akurat ten serwer, który wybrałeś, ma z tego, co widzę, ma zwiększony lód, bronię z modów, toksyczną strefę gdzieś na północy mapy. Pod M. O! Kurde, to są serio military. O, military, dużo military jest. No dobra, ale czy mnie będzie słychać? Skąd ja wiem, czy ja mówię, czy ja nie mówię? Większą ilość zombie, no to mnie akurat najmniej interesuje.
No, jak na razie też żadnego nie spotkaliśmy, więc troszeczkę mi się to podoba. Dobra, to biegniemy do elektro. A od kiedy w tej grze w ogóle są te, są mody? Tak, symulator, właśnie się okazuje, że symulator biegania został rozwinięty. No ja wiem, że mik się zapala, ale czy mnie słychać, czy ja w ogóle coś mówię, no nie wiem. Bo w tej grze nie ma opcji, no chyba, że z modami są. Nie są. No dobra, no. Biegniemy do elektro... Do, chyba, że biegniemy do tej bazy. Staroje Military Base. A, lepiej do elektro. Ja zawsze w elektro się zaczynało tam. Uzbieramy sobie jakiś sprzęt. A, bo jeszcze jest taka opcja, że może być tak, że gra wykrywa mikrofon, który mam tu głos. Test mikrofonu. No to jest. No to nie wiem, co, o co im chodzi. Patrzcie, jak się da tak robić. Musiałem sprawdzić coś. Jakąś broń by nam dali. Biorę nóż w łapę. Teraz jestem z niszczycielem, patrzcie. Mark na mapie też można? O. O kurde, ale wypas. No, wschód słońca jest jak w prawdziwości. Fajne, piękno, piękno, piękno. Dobrze ta gra wygląda. Szkoda, że tak 5 lat temu nie było. Jak ją szkalowałem. Napij się lepiej. No, można się coś tam napić. Polo kokta. Czy jak to jest serwer RPG, a jak się tak napije przez home, to czy to oznacza, że jest brak RPG ban? Od razu wodziczka poszła do góry. No byliśmy tu przed chwilą, bo to na tym innym serwerze, ale to rzeczywiście jak są serwery na modach i są fajne mody, a weź tam w reboot jeszcze napisz, jakie inne mody. No chyba 30 modów ściągnąłem, to co tam jeszcze jest? To w ogóle ma jeszcze jakieś community? Spodziewałbym się, że powinno mieć, nie? I mnie jedna rzecz interesuje, czy osoby grające na konsoli ma, jest jakiś cross-platform? Chyba wątpię, co? To się chyba jeszcze nie zdarzyło. No ale może z Xboxem? Całe 4 osoby są, nie no, teraz na serwerze powinno być 11 osób. I ja. Nie no dobra, to ze mną, chciałem was oszukać, kurde. Ryby bym połowił, albo coś fajnego porobił, jakie pomidora zasadził. Był taki moment w tej grze, że naprawdę tych rzeczy do sadzenia było dużo i wtedy żeśmy te dynie hodowali. Tych głównych to na pewno party, czyli możesz dodać znajomych do grupy i ich widzieć, jak są blisko ciebie. Nakreśl, niektóre serwery są spoko, no. No może to jest właśnie myśl, żeby grać na takich właśnie spoko serwerach. A ktoś się orientuje, co to w końcu jest za silnik? O, jakie fajne trampki. Biorę. O ty. No. Chcesz solówę?
Chcesz solówę? Lina. Do czego mi jeszcze brakuje? Haczyka, tak? Na ryby, czy nam ryby nie trzeba było? Ten sam silnik, czyli ulepszony? To się w ogóle da zrobić? Wiecie co? Chyba sobie taki hełm założę, będzie mnie mniej widać. Tylko że niewidzialny. Na karpiki. No nie, bo ten poprzedni silnik to był taki z army. Ale to był taki army 2,5, nie? Znaczy 2,5, to oni tam go jakoś ulepszali, później już nie mogli chyba go. Jak arma 3 wyszła, to cię nie dało tego zrobić, bo ta gra już była gotowa, więc ja nie dała się tak silnika nagle zmienić. Enfusion jest tam. Nowa pisany i silnik. Fuck. Dobrze, się nie złamałem. No bo ja sobie po prostu, jak ja słyszałem, że to będzie na konsolach, to ja mówię, przecież to nie zadziała na konsoli, jak to na PC-cie nie chce działać, co dopiero na konsoli. Mówię, zero optymalizacji, o kurde, jak wlazł, to jest niesamowite, takiego wejścia, aż, czekajcie. Co to jest? Zestaw naprawczy, a co mogę naprawić? Oponki może. Pa, pokazuję jeszcze raz. Patrzcie na to. O Jezu, o, ale, ale super. O kurde, Survivor 2 Kill Survivor nóż bojowy. Robi się niebezpiecznie. Na PS4 to działa jak syf, no to to wiadomo, no. Multivitaminę biorę. Wiadomo, że za dobrze nie może działać jak to jest PlayStation, nie? Ale... O! No i co? To. Będę groził pistoletem, jak ktoś będzie fikał. Są tutaj mody związane z pojazdami. Czytaj, nie rozwalisz się na pierwszym zakręcie, mając 60 km na godzinę. Powiadomienia przy zabójstwie graczy, reszta to takie mało istotne. Okej. Okay. Jeszcze tylko odpowiednie naboje znaleźć, no tak. Ale wydaje mi się, że gdybym na militarkę poszedł, a gdzie ta militarka jest? To Polka. Tu zaznaczę sobie to Polkę. Marker 1. Tam będziemy iść. To zaraz. To w dalszej części programu. Nie no, ja wiem jak się przechodzi przez pod, to żeśmy sprawdzili. Przechodzenie przez pod bardzo mi się podoba. Ale to już było tam we wcześniejszym. W tym, myślę, że to w sumie przechodzi. O. Zielony plecak? A ja mam jaki? O kurde, to powiem wam, że ten lepszy, nie? Nie plecak w plecak, tylko załóż plecak na plecy. Teraz mnie nikt nie pozna, że ja to ja. To ja. Nie ma szans. U, kura, patrzcie na to. A nie. Nóż. O! Dobra. Muszę ją teraz oprawić. Skurowanie kurki. Zajrzę się, czy mi nikt nie zachodzi. No dobra, no i teraz mam tak. Stek z kurczaka. A co to są? Kości. Nie wiem, co się z kości robi, ale biorę to. Może haczyk da się z kości zrobić. Zestaw kości tam było napisane. Jaki zestaw kości? Dobra. Marker możemy już usunąć. Dobra. Nie wiem, usunąłem go czy nie? Nie, nie usunąłem. Nie, nic nigdy nie dałem jak... O, kaszkiecik taki gustowny. Dobra, chodźmy tu na środek i do szpitala, bo to właściwie... Aha, bo tu może być w ogóle inaczej niż gdzie indziej. Kurde, strażak tam chodzi. No
Dobra, tu jest jakieś, nie wiem co to jest. Kurde, 50 FPS-ów mamy, jesteśmy w mieście i na 4K gramy. I ta gra działa. Okej, mamy jakieś naboje. I mamy broń. Nie wiem, to są naboje do AK. Chyba nie, ja nie wiem jak to za bardzo łączyć. Aha, bo tu jest magazynek. A co jest za magazynek? Tu chyba nie do tej broni. Ja nie wiem, czy ja go trafiam w ogóle w twarz, czy w co. Bo to trzeba w głowę je bić, bo to są zombie po mózgu. Zwykły tłumik. Ty, no to tu trzeba zombie zabijać, one skarby mają w sobie. Ty, ale w ogóle ja nie słyszę swoich kroków. Ja chcę mieć głośniejsze dźwięki. O, teraz się czuję, jakbym naprawdę grał w tą grę, bo teraz już wszystko słychać fajnie. Tu jest jakiś pistolet. Może to jest amunicja. Nie. Uszkodzone, co znaczy, że jest uszkodzone, że nie zadziała? Że tylko trochę uszkodzone, może nie do końca uszkodzone. Może uszkodzone, że lekko obtarte. No dobra, ale to, że ja potrzebuję amunicji do koła H7-60 coś, to mnie nie ratuje, bo potrzebuję jeszcze magazynek, bo inaczej to sobie mogę jeden nabój wsadzić chyba, z tego co pamiętam. Chyba, że się gra zrobiła prostsza. I już tak nie ma, ale no tak zawsze było. Kurde, albo to jest przeszukane wszystko, albo tu się nic nie spawnuje i muszę zabić więcej zombie. Nic tu nie ma. Świecy, czyli mnie prawie zabiły. No dobra, no nic tu nie znalazłem, jest padaka. W tym miejscu, moim zdaniem. Coś wiadomo o nowych kartach Amper? No tyle wiadomo, co plotki mówią, że mają być, nie? Unsmith-Mendiger. Po prostu ubijaczka do mięsa. To zwykła ubijaczka. Może będę mógł ubić mięso. No i w sklepie zawsze było coś, ale widzę, że tu chyba w sklepie nic nie ma. Można do mnie dołączyć w gierce, no jak mnie znajdziesz. Mikrofon będzie działał. Może się zakolegujemy, a może zrobię i utnę ci głowę. I koniec. Nigdy nie wiesz. To jest Daisy. O, czekajcie, patrzcie, naboje. To nie wygląda, bo tutaj też chyba jakieś kapiszony wchodzą. To jakaś wiatróweczka jest, nie? Dobra, jesteśmy w elektro, to może chodźmy na elektrownię, co? Może by tam będzie jakaś sikiera, zawsze była na elektrowni. Tu jeszcze sobie zerknijmy. Nic tu nie ma.
Ta gra jeszcze żyje. Ludzie, wy się pytacie, czy ta gra jeszcze żyje, a ta gra właśnie jest najlepsza na świecie. Co to jest? Żarówki w pudełku. Po co mi żarówki? Chyba, że później można latarkę znaleźć. Z żarówki. Kurde, wszystko pozamykane. A nic tu nie ma. Pytanie otwarte stawiam. Czemu? Pliki serwerowe, warsztat. Nie, no wiadomo, jak jest warsztat, jest modowanie, to się wtedy zaczyna dopiero granie. Co to jest? Czekajcie, coś tu jest, ale... Nie mogę tego wziąć. Jakieś kable. Pewnie nieważne. Jak się uda przez... Nie wierzę! O! Widzieliście, co porobił typ? Przez płot przeskoczył. Sprawdzę, czy tu też działa. Nie, bo tamten był jakiś niższy. Tu? Ja teraz będę tylko przez płoty skakał w takim razie. Parkera zrobił. Nieźle. Ta gra jest lepsza, niż byście się spodziewali. Tak, żeście ją szkalowali, negatywne oceny na Steamie, żeście dawali, trzeba było poczekać 5 lat i tyle, a nie głupio pisać oceny. Jak była w Early Access, to trzeba było poczekać, aż ją wydadzą. Proste. A nie szkalować niepotrzebnie. I co to jest, niby serwer, na którym jest więcej lootu? Jeśli tak, to nie chcę być na tym, na którym jest mniej lootu, bo nie ma go w ogóle prawie tu. O kurde, a czemu ja mam tak mało HP? Otwórz fasolkową. Bo ja nie krwawię, nie? To od uderzeń zombiaków? To ja nie wiedziałem, to ja muszę przecież zupę fasolkową zjeść w takim razie. Od pragnienia, ale pragnienie mam dobre. Jest na czerwono, ale to nie jest, że... Ale to naprawdę na czerwono to jest, że za mało tego mam wody? Dobra, cała fasolka została zjedzona i teraz już... Czuję, że zrobimy tu Toxic Zone. Ale ja już nie mogę sprintować chyba. Mam takie... Nic tu nie ma. Widzicie to? Nie wiem, on się obrzadł tą fasolką i nie może biegać? Czy on jest tak ranny i nie może biegać? Zobaczcie, że mu idzie w górę picie, a mimo wszystko mu spada życie, co oznacza, że... O, shit, chyba umieram. No ludzie, no ale się napiłem. Weźcie mnie, nie zabijajcie jeszcze. Jezu święty, co za gierka. No nie, bo już mi tak dobrze idzie, już chcę do military base iść. Mi się wydaje, że to picie chyba powoli, no ale są trzy kreski nad nim, to moim zdaniem powinno szybko urosnąć. Wszystkie drzwi, kurwa, do środka się otwierają. Puszka coli mi dajcie. Co znalazłem? O, słoneczka. No. Dobra, tak to trzeba zabrać. O. Kurde. Pić. No nie wiem, chyba, że do... Ale nie, to tu jest. Jak się kładzie? C się nie kładzie. A, przytrzymaj C. O, no, no proste. Nie da się turlać? Ja, coś jest nie tak. Ty no, ale czemu mi... O, już. Czemu mi życie... O, rośnie mi życie, dobra, okej. Ty no, ale teraz mi podwójnie spada picie, no nie rozumiem tego, ale tu gdzieś powinna być woda. Pamiętam, że tu jakieś rzeki były, jeziorka takie gdzieś przy tym. Witaminki masz, no ale co mi witaminki teraz dadzą?
Nie mogę. A nie. Chyba zjadłem. A to zjem jeszcze jedną. O, mam jakiś efekt witaminki na sobie. O, może to nie takie złe. No dobra, no to może dostanę od jeziorka syfek, ale jak nie, wiecie, nie, się nie napiję, to umrę. Nie jest tak? No i patrzcie, znów mi HP spada. Bo znów mam picie na czym, no nie wiem, może w tym domku coś będzie. Chyba, że tu... Nie, tu po lewej jest jakaś kałuża, myślicie? W tym, w tej dziurce? Chyba nie, tam dalej jest to jezioro. Jezu, może pomidory rosną w krzykla... Fuck. Ach, a już było tak dobrze, nie miałem nic. Jest życie tak, kara człowieka niestety. Dobra, jak to wygląda na mapie, gdzie jestem? Nie wiem, aha, tu go mogę delete. Aha, o Jezu. No dobra, no to zaznaczyłem marker teraz 4 na airstrip i tam idę. Tak naprawdę poza tym airstripem to chyba nie ma co w ogóle kombinować, nie? Od razu się kolki napije. No blisko lotnisko, czy na, tylko czy na tym lotnisku coś jest, bo jak ostatnio grałem, to nic już tam nie było. Pod numpad plus. Chyba nie. A nie było jakiś backspace, to nie był autosprint? Lepiej na miasto biegnij niż na lotnisko, no ale lotnisko się nazywa airstrip. O, i tu jest ostry base, czy coś. No nie, no nie chce mi się tam na miasta, i tak nic nie ma bliżej. W ogóle ta północ mapy powinni to wydupczyć całe, bo to nie ma sensu. Ta mapa jest, tak gigantyczna, że masakra. Bez pojazdów, znaczy niby są pojazdy, ale gdzie... Damko, szukasz mnie już, tylko to nie zabijaj mnie, jak mnie spotkasz. Ale mi karta graficzna jedzie równo. Tory. Kiedyś jak się przez tory przebiegało, pamiętacie, może sobie było nogę złamać i umrzeć. Znaczy właśnie się nie umierało, tylko się leżało na ziemi i człowiek nie mógł umrzeć, nie mógł się z... O. Jezu, polski szlak to jest. Pod P jest menadżer party, możemy się dodać. O kurde. A jak jest, a jest jakiś czat? O, komunikacja. Przerwa, wypatruj. Prowokacje. Gest Kozakiewicza. Facepalm, kciuk w dół. Środkowy palec. Aha, fajne, fajne te mody. O, patrzcie tutaj, tu będą skarby, czuję to. Jakiś patrol. Krzyżówka na drodze, czy jak coś nazywa. Wyczuwam, wyczuwam skarby. Nic nie ma. Było blisko, powiem wam. Chyba, że coś tu jest, a ja nie widzę tego. Party jest super modem, nie ma ograniczeń ilości osób do 5, co jest kiepskie, jak się lata. Ale ma, aha, ale ma ograniczoną, no no, ale powiem ci, że jest lepiej. A jest jakiś taki mod, że mogę się zrespawnować przy kolegach, albo mogą mnie chociażby odsucić?
Party, Demcore, Accept, o, jestem w party. No dobra, i gdzie on jest? A, 10 km, chłopie, ty weź chyba samobójstwo popełni i wróć, jak będziesz na północy. Chyba, że rower masz. Jest mod na rower? 10 km, kurde. I tak to z wami jest właśnie, tak jest z widzami. Zagram, no, ja już jestem na serwerze, już gramy razem, zaraz się znajdę. 10 km. Dobra. Ja tu się muszę dostać na to. Bo coś czuję, że tu będzie pistolet. No i myliłem się, za to jest paczka z nasion ogórków. A nie papryka. Zielona? Jak stąd zejść? Shit, utknąłem, a nie. Patrzcie na to. Koleś chodzi po drabinie. Super fajne. O kurde, co to jest? Skąd tu tak? O shit, jezioro postawili na drodze. Tego nie znałem. Widzieliście takie jezioro? Ty, ale nie da się takiego zooma robić prawym przyciskiem. Grzesiek, 31 lat suba, dzięki za zasubskrybowanie i wsparcie. Dzięki za subka. Zoom na scrollu, a widzicie? No dobra, to się super przyda, bo tak już któryś raz próbuję tym prawym, a tym prawym się bije, więc nie ma już zooma. Te drzewa to się, tak powiem wam, troszeczkę za mocno chyba wyginają na tym wietrze, moim zdaniem. Coś nie uważacie, że troszeczkę przesadzili? Choinki się tak nie bujają. Nie, czemu one są pomarańczowe? Co, one liście zrzucają na zimę? Igły? Aha, no tak, przecież zrzucają. No ta. Ale czy one, czy choinki się robią pomarańczowe, zanim zrzucą? Chyba nie, chyba zielone zrzucają, tak jak na Wigilię. Ty, ale czekajcie, a te na Wigilię nie zrzucają. To ja już nic nie wiem. No przecież je z lasu bierze w zimę, to muszą mieć. Nic nie rozumiem, już nie pamiętam. Któreś zrzucały, któreś nie zrzucały, nie? Choinki nie mają liści, ale to są ich liście, te igły, nie? To tyle to wiem. Kurde, Damkor, widzieliście? Skoczył w samobójstwo, popełnił. No zrzucają jak wyschną, to wiem. Ale są takie, co po prostu w zimę zrzucają. No tak, ale jak się chodzi po lesie, to nie zrzucają. To które zrzucają? Nie jest jakiś modrzew czy coś, że zrzuca? Większość nie zrzuca. Teraz tak się zastanowiłem, no tak, przecież się chodzi w zimę po lesie i mają te swoje patyki z tymi, z igłami. Dopiero jak się ususzą, to się ukruszą. Tu zawsze pod tym były, pod tymi wózkami jakieś itemy, ale to chyba już nie działa, tak? Daleko nie mamy, już jesteśmy na miejscu. Ten marker sobie chyba zlikwiduje, żeby był klimacik taki. Tak działa przyroda. Modrzew, okej. Czyli już wiemy, że modrzew zrzuca igły. A mi w ogóle strasznie ten... Strasznie mi mszyce, czy jakieś bawełniaki, czy jak to się nazywa, atakują kwiatki w domu. I ostatnio tak patrzę, ma mój ananas. I ananas mi... Zaczynają mu takie kropki się pojawiać, kuziwa. Patrzę tam mu między liście, tak naciągam, aż musiałem je wyginać. Patrzę, kurde, jest tam ten włókniak. Bawełniak, czy jakiś inny. Widziałem go, ten miał czułki. Masakra. Akumulator do ciężarówki, ups, do kieszeni akumulator, proste. Ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Nie? To dziękuję, to już mamy akumulator w kieszeni. No. Lód jest najlepszy. Dobra, gdzie jest teraz tam? 11 km ode mnie.
Czy tu nie powinno być jakiś zombie? Ja ogólnie nie lubię zombie w DayZ, bo oni zawsze byli zbugowani, nie? No chociaż tutaj widzę, że jest troszeczkę lepiej chyba już w tej nowej wersji. Że te zombiaki to nie do końca są takie martwe. No masz szczęście do respu, rzeczywiście. Trochę cię to tam wywaliło. No, takie fajne mokasyny. Mhm. Najbardziej to mi się loot podoba. To jest ten, na tym serwerze ze zwiększonym lootem jesteśmy. Nie wiem, czekajcie, no tu zerknie, może gdzieś, może ja źle szukam, może właśnie przy jakichś pojazdach albo coś. Może one mają bagażniki, a może powinienem właśnie zombie zabijać. No nie widzę tu żadnych itemów. Dźwięk zabójstwa jest tak zajebisty, że się nie nudzi, to na koniec też się zabijemy. Mhm. Dobra, nic tu nie ma. Jak masz pozwijane liście w rurki na roślinach, to przez tu tkarza cygarowca, taki robal. Miałem to na różach. No nie, no to nie, ja nie mam. Ja mam takie, taka wełna się robi, jakby oni tam chyba jaja składają. A później są takie robaczki, wyglądają takie, są takie trochę takie jak jajo, takie podłużno-owalne, nie takie jajowate, znaczy nie okrągłe, tylko owalne. Włochate, mają takie dwa czułki z przodu i tak z boków, tak jakby takie czułeczki małe. Takie coś, no to wygląda trochę jak taki pancerniczek mały. No i to są mszyce tam, tylko że, ja nie wiem, ta świeże mszyce, jakby mszyce widziałem, były inne, a te takie młode są takie jakby bardziej włochate. No, naprawdę, i wzięło mi to, zaatakowało. Najpierw jedną roślinę, drugą, wiecie, ja to pryskam. Tylko że pryskam to takim środkiem na mszyce, na róże. I tam jest napisane, że przy innych roślinach może nie być do końca to spoko i żeby najpierw popryskać, później sprawdzić, czy roślina nie zdycha, na przykład na jednego liścia, tak, czy coś, tak zakładam, i sprawdzić, czy nie zdycha i można pryskać dalej, nie? No ale nie wiem, po takiego jednego grubosza popryskałem, to nie wiem, zaczął mi zdychać, ale nie wiem, czy on nie zaczął zdychać, dlatego że tych mszyc miał milion na nim było, po prostu tych mszyc. O, taki strasznie go zaatakowały, a inne rośliny popryskały, na przykład Beniamina fikuska, to nie, to przeżyło, nie? Co to jest? Pudełko gwoździ, nie wiem. Mszyce to są czarne małe kropki. Nie, no jak? No, aż wpiszę mszyco. Patrz, jak wygląda mszyca. A, kurde, to nie są te mszyce. Aha, sorry, to nie są mszyce, to jakiś wełniak. Czekaj, wełniak. Wełniak. No nie. Pasożyt na kwiatkach domowych. To co, czym ja? O, to. To jest to coś. Co to jest? Fuj, jakie obleśne, o Jezu, zżygnę chyba. Co to jest? Przędziorek. Czerwce. Wełnowce. Jak się tego pozbyć? Zwalczanie czerwców, nie? A wełnowca zwalczanie? Pędziorków. Wełnow. Czerwce. Owady te, tarczniki. O, to jest to, to jest to. Jak zwalczyć wełnowce? Trzy domowe wełnowce potrafią. Z morą ciało wełnowce potrafią. Mydłem i alkoholem. Ale ja je popryskałem tym na mszyce i zdechły. Pracochłonny. No właśnie, w trudno dostępnych miejscach one siedzą. Pod prysznicem. Manie wyciekiem jest dość proste, o tyle.
silnym strumieniem ciepłej wody z prysznica, roślinna leżąca opłukać dokładnie z każdej strony, aby zmyć wszystkie szkodniki. Korzeniach i na szyjce korzeniowej. Sukulenty, no właśnie. To smarowanie liści olejem parafinowym. To ja nam niezły środek używam. Ja. No dobra, to wam powiem tak, na wełnowce środek na mszyce też działa chyba, bo wydaje mi się, że popryskałem kilka roślin już i pozdychały, już ich nie ma. Chociaż z drugiej strony ja też te rośliny wziąłem i je po prostu palcem zabiłem, nie? Pozgniatałem je. Musisz też przesadzić, bo to w ziemi siedzi. No nie no, piszą, że to siedzi w ziemi, jak siedzi w ziemi, nie? Czyli, że je, albo siedzą na liściach, albo w ziemi. Ale w ziemi napisali, że siedzi w sukulentach, jak są żwirem, czyli one nie siedzą jakby w samej ziemi, tylko jakby tam żerują na łodydze czy na korzeniu w pobliżu. Więc to też nie jest do końca z tego, co widzę, tak jak ten, jak mówicie. Znaczy, wydaje mi się, że on po prostu siedzi tam, gdzie ma miejsce. I jak jest żwir i miejsce takie, wiecie, wolne z tlenem, no to on se tam posiedzi i będzie żarł ten korzeń. A. Aha, to czekajcie, nie, to ja zrobię tak. A, no to nie, no to, to mnie teraz trochę zasmuciło. To zaraziło mi się, Jezu. Czyli co, ja teraz będę miał takie wełnowce we wszystkich roślinach w domu i będę z nimi walczył do śmierci. Nie gin, bo blisko mam. 3 km, no dobra. No tylko czemu tu nie ma żadnego jedzenia, ani nic? Miał być niby lód plus czy coś, a tu jest lód minus, bo nie ma nic. O, mam plecak znalazłem, super fajny tornister, kurde. Ale wolałbym taki z Biedronką. Go alkohol w gardło. Czemu alkohol w gardło? I czemu moja postać umiera? Może już, już się napiłem. O. Zaproszę tego shotguna tutaj. No i co, kurde, czapka, czapka, rękawiczki, żarcie dajcie. Znów, po co mi broń, jak nie mam co jeść? Teraz tylko nie umrzeć z pragnienia i znaleźć amunicję do shotguna. Tylko. Dobrze powiedziane. Ta gra cała polega na tym, żeby tylko nie umrzeć. I zazwyczaj się właśnie tylko umiera. Czekaj, bo tu jest miasto gdzieś, gdzie ja jestem, nie? Pójdę do tego miasta, poszukam, no bo jak nie dojdę tam nawet bez picia. Siema, Miczu. No to dobra, a ktoś mi powie, czy jeżeli... A ja, żeby ich uniknąć, takich białych robaczków, chyba o nich mowa, na przykład przy gruboszach, to przesuszam ziemię od czasu do czasu, nie podlewam dwa grubosza. To kaktusowate. Także daję radę sobie spokojnie zobaczyć. No ale co mi to da, że przesuszam, jak one im piją korzenie z korzeni. Wiecie, jakby one się... One robią jakby takie gniazdo przy liściu, na łodydze. Znaczy tak,
Na tych liściastych to miałem tak, że pojedyncze po prostu siedzą gdzieś, albo na czubku liścia i na każdej roślinie siedzą w tym samym miejscu. Albo przy nasadzie liścia, albo gdzieś tam na samym środku liścia i one tak se siedzą i chyba go żrą. No i ja je wziąłem i pozgniatałem wszystkie, popryskałem te rośliny i szczerze powiedziawszy nie widziałem, żeby jakby wróciły na miejsce, tak? Ale co róż, to widzę, że kolejna roślina mi zaczyna troszeczkę podumierać i biorę kolejną roślinę, patrzę i one siedzą wtedy na niej, nie? Ale te swoje gniazda tak robią jakoś, te takie, bo one mają takie jakby wełniane gniazda, tak jak ci takie małe kawałki wełny mieli. I one je tak robią, że no nie wiem, na początku ich nie widać. No i teraz jest pytanie, no może rzeczywiście, tylko że wiecie, szarym mydłem i alkoholem przemywać, parafiną, no Jezu, ludzie. W tym ananasie, wiecie jak ma ananas liście, to tam się nie da do niego dotrzeć, że tak powiem, nie? No trochę się da, jakbym może jakiś wacik wziął. Prostownik, czy ta gra to jest jakiś kurde symulator elektryka czy coś? Na co mi prostownik? Dajcie mi butelkę wody, no. Same jakieś prostowniki, inne takie bzdury. Idę do sklepu. A tu jest tak w końcu w tym DayZ, że w zależności od budynku inny lód jest, że na przykład w sklepie znajdę jedzenie, a... Dobra, muszę Dawidka wziąć, czasnąć. A u księdza znajdę ten? Jakąś dziewczynkę albo chłopca nieletniego w kieszeni? Pod sutanną. No. Jezu święty, co to jest jakiś... Powinien mnie obrażać księdza może. Co jest, jakiś zbugował się czy o to chodzi? Nie, może ja mu w głowę nie uderzam go. To jakoś tak... co on ma? Dżem truskawkowy. Było warto walczyć z nim o dżem truskawkowy. A tak bez chleba to się nie najem, no ale cóż zrobić. Zaraz chyba sobie żołądek przepełnię, co mam dziwne takie wrażenie. No, też mi się wydaje, że tam później tak jakby niektóre uderzenia miałem takie, że jak uderzyłem, to on jakby tak odskakiwał i to było jak wyżej dałem celownik, więc rzeczywiście może nie trafiałem w głowę. A te zombie zawsze miały tak, że po prostu trzeba im było w głowę trafić, no bo inaczej to nic im się nie robiło. O, jaka DJ-ka tu jest. O! Co to jest? Panel systemu powiadamiania. To może można coś gadać na przykład w tej wiosce i będzie taki, na całą wioskę będzie informacja. Szkoda, że śmietany nie miał. Wstać akumulator, a mam akumulator ciężarówkowy. Czekaj. Co? Halo, halo! Halo! Zapraszam do mnie! Mam tu dżemik i śmietankę. Zapraszam, jaskinia Dawidka na końcu wioski. Wszyscy są mile widziani. Dobra. Fajne, fajne, bardzo mi się to podoba. No, dżemik bym był kurde smarowany. Ale to już mi pokazuje, że mi audio działa, nie? Że tamten koleś nie umiał gadać i dlatego mnie bił ten. Spłoneczka. No dobra, ale gdzie są te auta tak właściwie? Bo ja już tu znajduję jakieś koła, maski, nie maski, akumulatory, coś tam. A party system, no możemy od razu zobaczyć też na serwerze.
Możemy dać Grom Invite DJ Reboot. No jest sklep, no dobra, ale w tym sklepie cokolwiek będzie. Kości. To mi się na nic nie przyda, no i co? No nie wiem, no nic tu nie ma. Trochę powiem wam, że to jest trochę mocno słabe, bo myślałem, że jak wejdę na prywatny serwer zmodowany, no to tak będzie zrobiony, zmodowany, żeby coś tu było, nie? A tu się okazuje, że dalej ta sama historia. Przez 1200 godzin znaczy 60. No ja kiedyś jeździłem jakimś autem, jak wprowadzili, udało nam się złożyć jedno. Była taka ciężarówka, ale to było wtedy na wylewie dość mocno to i one tak... Strach było tym jeździć, bo można było zginąć od samego wsiadania. Ale była. Kiedyś to od wszystkiego można było, nawet jak tak się otworzyło drzwi i cię popchnęły, to można sobie było połamać. O kurde, no to i to jest plecak właśnie. Teraz to jestem zawodnik. O, i bandaże nawet. Elegancja. Nie znam tych budynków tak dobrze, więc się trochę gubię, jak do nich wchodzę. Nie wiem, gdzie tu można wejść, a gdzie tu jest zamknięte. Gacie. Kolejny shotgun. Tych shotgunów całkiem sporo, amunicję by dali do czegokolwiek. Nie, nie umieram, ale znaczy powoli umieram, bo nie mam czego pić. A tu a nie powinno być tu gdzieś wody? Aha, że to jest... O! Patrzcie na to. Nie wiem, czy ja mam pić do pełna, czy raczej bardziej tak poczekać, bo tam miałem jakieś takie strzałki w górę. To nie wiem, czy żeby mu później nie wiecie, nie przesadził. To chyba nie jest woda zsikana na zombie. Może tak wygląda ta studnia, jakby kilka psów ją obsikało. No i co? No właśnie też mi się wydaje, że się pożygam zaraz. Szkoda, że nie mam jakiegoś bidoniku, no nie wiem, może do garnka nabiorę wody. O, napełnię wodę, garnek wodą i będę biegał z tym garnkiem w ręce. Można z pełnym garnkiem biegać, znaczy jakby być w plecaku, mieć go. Wody do końca życia masz, czekajcie, zaraz będę miał. Jeszcze 3 razy się napijmy i będzie git. Dobra, koniec, bo mi popęknę. A Wąziu wie, że taka fajna wersja Daisy jest? Może on nie jest tego świadom, ktoś ojcu powiedział? Młotek. Co mnie by to był młotek? Dobra, moi drodzy, chwilową przerwę robię. Schowam się w szopie. Mam nadzieję, że nie zginę. I zaraz wracamy, okej? Okay?